województwo polskie jest w miarę delikatnie traktowane przez koronawirusa. Nasz pik dzienny zachorowań to prawie 900, pani, prawda? 900. 880 chyba, 1 czy 889 w czasie drugiej fali. Od początku marca nasz pik dzienny na poziomie 30% tego w porównaniu do największego z drugiej fali, czyli na około 270-280 osób, drodzy państwo. Od początku nasze województwo ponad prawie 1400 osób zmarło. I to są najtragiczniejsze dane, dlatego w tym miejscu apeluję, specjalnie ten slajd zrobiłem, apeluję za państwa pośrednictwem. Uważajmy, przestrzegajmy podstawowych zasad epidemicznych. Odległość, maseczka, dezynfekcja, brak spotkań, drodzy państwa, w grupach. Ja nie chcę, aby te statystyki się, drodzy państwo, cały czas pomnażały. I zajętości łóżek, i zachorowań. Chciałabym zaznaczyć, że wszystko, co robimy, robimy w tym kierunku, żeby ograniczyć liczbę zakażeń. Wszelkie nasze działania zmierzają do tego, żeby ten wirus, ta epidemia w końcu się ograniczyła i żebyśmy mieli mniejszą liczbę osób zakażonych. Obserwujemy z dnia na dzień wzrost liczby zakażonych. Było do 100 przypadków, było ponad 100. Teraz obecnie mamy już około 300. Ludzie przestali, po prostu nie wiem, może już jest za długo epidemia, może już są zmęczeni tym, ale przestali przestrzegać pewnych obostrzeń. A jeżeli będziemy tak się zachować, niestety tych zakażeń będziemy mieć coraz więcej. Jesteśmy na drugim miejscu w tej chwili, jeżeli chodzi o wykorzystanie potencjału w punktu szczepień. Na pierwszym miejscu jest województwo świętokrzyskie. My w tej chwili jesteśmy na drugim miejscu. Świętokrzyskie województwo wykorzystuje swój potencjał cały szczepień. Punktów szczepień na poziomie 66%, nasze województwa na poziomie 62%. Zajętość procentowa łóżek na drugim poziomie, tym najważniejszym, to 70%, mamy 30% buforu, a jeżeli chodzi o łóżka ojomowe, zajętość 75%, mamy 25% buforu. Ponownie musimy się zmierzyć wszyscy wspólnie, drodzy państwo, z tym wyzwaniem, aby skutki negatywne, a wiemy, że są, społeczne, gospodarcze, były jak najmniej odczuwalne, jak najmniej drastyczne dla lokalnej społeczności.